Ale teraz i Kraty pokażą wspaniałą chorągiew, na czele której stoi wielki dowódca, potwór prawdziwy, którego boją się rycerze z całego świata. Nawet pseudonim Diabeł dostał od tego. Chorągiew pomezańska. Oddaję ci twoje rozkazy chorągiew. Dziękuję. Dziękuję. Ale czy się nie odmówię? Ja? Tacy o Polaków dobrych tam przyszli do bojów. To trzeba podatki tam podnieść, bo kościoły trzeba budować. Wozy do waszego wywiezienia już przygotowane. Nie, no dróg nie macie, bo budujecie ospale. Pójdźcie na Brandenburgię. Dobrze już to z tymi drogami, wracajcie przez las. Nie zatrudniajcie Chińczyków, bo tak to chodzi. A już naprzeciwka podążają chorągwie sąsiadów polskich, którzy wspomóc Polskę pragnęli, szczególnie że ziemiami księstwa tego dowodzą potomkowie Piastów. Ziemie mazowieckie, chorągiew mazowiecka księcia Siemowita. Dzięki są panie mój królu. Po twojej stronie teraz będziemy stawać w tej bitwie, ale i ty, mistrzu, wiedz, że płakać będziemy nad każdym ciosem bitym sąsiadów. Teraz będziecie stawać, tak? Teraz! Teraz? To co? To nie wyszło. Lecz Mazowsze nie jedną chorągiew wystawiło, lecz kilka. Jednej mi dowodzi książę Siemowicz, który przed chwilą się nam objawił, ale i on i młodszego brata ma, który również w te pola przybył wraz z odsieczą. Chorągiew mazowiecka księcia Janusza. Panie nasz i królu miłościwy! Jutro tu na tym polu okażemy, jakim wielkim, wspaniałym i prawdziwie chrześcijańskim jesteś władcą. A bowiem prawdą jest, że ów wielki mistrz w swoich wojskach więcej Turków pogańskich niż chrześcijańskich Niemców posiada. Nie to co my, Piastowi, chrześcijański włodarze. I tobie, panie, jako prawdziwie chrześcijańskiemu władcy, pokłon składamy. Chwała królowi! Już wspaniała, w pięknych zbrojach białych, doświadczona i przepiękna chorągiew marszałka Walenroda. Wielki mistrzu, kadr rycerstwa przybywa, by cię wspomnieć. Żeby sprawiedliwości stało się zadość, dwie chorągwie polskie były pod rząd zapowiadane. Teraz dwie krzyżatki. Zatem następną prosimy chorągwie, która nie jest samymi krzyżakami, ale też sąsiedzi, którzy wesprzeć ich zapragnęli. Chorągiew zachodniopomorska, księcia Kazimierza. Chwała im! Thank you.
Co tam, prawie żywię. Was? Werbel Parlezo. Zacznij, dobrze są. Nie zawsze ciężkie rycerstwo tylko walczy w polu. Czasami trzeba uzupełnić ich szeregi lekkimi formacjami, lekkimi jednostkami. Przed nami chorągiew, pogoń, pierwsza lekka chorągiew. Mała pogoni! Taka lekka zędziało niosą. Uwaga! Zdechło! Co prawda głównie będzie lekkie pancie, oręże, ale mamy wypaliło też prąd hukową, żeby naszych wrogów wystraszyć. Może ze strachu poumierają, albo się poddadzą. Będziemy walczyć dzielnie. A ta przeciwka już podąża. Bitna chorągiew złożona z samego najemnego żołnierza, które bitne jest i w polu zdane. Już nie jeden się spotkał z tymi mieczami i najczęściej ciężko tego żałował. Chorągiew świętego Jerzego. Wytłumaczyć muszę, czemu sam staję przed waszym wielkim mistrzu majestatem. Wierna twoja chorągiew świętego Jerzego, służby swoje oddaję jak zwykle, żołdu nie czekając, na chwałę Boga i Najświętszej Panienki. Ale kiedy tutaj po sławę próżną chwałę poklask zebrali się piękni panowie, to twoja chorągiew świętego Jerzego obozów pilnuje, służbę wartowniczą czyni i najgorszą robotę za nich wszystkich pięknych panów odwala. Takoż wybacz, mistrzu, iż tylko ja tu staję służby swoje ofiarować, ale wiedz, że za mną wojska dobrego i wiernego na tej bitwie nie zabraknie. Przyjdzie do nas chorągiew, które to miasto ufundowało. Chorągiew ziemi łęczyckiej. Panie królu, lochy szykuję na naszych przyszłych gościńców krzyżackich. Mamy dobre warunki, spa i w ogóle toaletę. Mamy stoły dla określonych braci, żeby tam od nich tam różne interesa robić, tak? A Volkswagen macie? Volkswagen? Nie, mistrzu! Dla ciebie mamy dobre warunki, jeszcze lepsze. Tam u góry mamy taką 4x4, czyli taką celę, która jest lepsza niż normy unijne. Bo u nas 3x3, nie? Także zapraszamy naszych krzyżackich braci do nas. A naszych polskich braci też zapraszamy, a króla na wizytację jeno. Także stawimy się jutro. Co jest? Jest, mistrzu, jest bat i jest ten. I jest odpowiedni też napój. I mamy też świętą panienkę, żeby mistrz mógł oglądać. Tak, także zapraszamy. Tak. Tylko że tych z Grupona nie bierzemy tych. No, nie. Witamy królu i wielki mistrzu. W kraju, który stolicą jest rycerstwa i turnieju, który mody dla rycerstwa od wieków nadawał, przybyli bronić spraw krzyżackich wspaniała chorągiew Śląska. Od
oczywiście chorągiem Konrada Białego. Zostnie we Wrocławiu, a nie w Katowicach. O, kochany! Po stronie polskiej do wrogów naszych strzelać będą celni i skutecznie łucznicy z chorągwi Mikołaja Trąby z Wiszczycza. Bardzo dobrze, wspaniały. Jutro na tym polu w imię twoje, a krzyżackie tyłki strzelać będziemy celnie. Ale łatwo o nim mieć nie będą, bo z naprzeciwka ogień do nich otworzy artyleria chorągwi wójtostwa i miasta Tczewa. No, ale sprzęt ciężki mają i dojść na czas jeszcze nie zdążyli, ale na bitwę do nas dotrą na pewno. Jeszcze ze strony krzyżacki w takim razie proszę o przybycie chorągwi lekkiej. Mała jest! Krzyżacka strona również jeszcze jedną chorągiew posiada. Więcej ich jest w polu niż chorągiew polskich. Chorągiew, która również szczyci się wysoką celnością i piękną urodą dowódczyni. Łucznicy chorągwi Kontrustwa Zamku i Miasta Gniewa. A nasze spotkanie rozpoczęli i zakończą artyści i kublarze, którzy również jako chorągiew są, żeby czy klęskę, czy zwycięstwo osłonić. Mam to chłop prosty, kuglarz jestem. Ale moje słowa ze szczerości do ciebie płyną. I zacne rycerstwo tu się zgromadziło. Chorągwie, konni, rycerze, ale i po bitwie, i po wszelkich walkach, po turniejach, czas zabawy przychodzi. My po to jesteśmy, iżby wam zabawę tą umilić. Mała kuglarza! A na tych polach czujemy się bezpiecznie, dlatego że czuwają nad nami straże wewnętrzne. Wspaniała nasza niebieska justycja.